Siema, Darek Piątkowski z tej strony. Dzisiaj będzie troszkę nietypowy film, a mianowicie troszkę nawiążę do historii mojego macierzystego zespołu Spektrum. Wiadomo, każdy ma jakichś swoich idoli muzycznych. Myśmy mieli idoli chyba wspólnych dla każdego polskie AC Drinkers. Do tego stopnia, że nawet w 2009 roku jeden z kolegów zespołu kupił gitarę od Popcorna i wybraliśmy się po nią do Poznania. O tej gitarze jest filmik, się wam wyświetli w tym miejscu. Albo w tym. Także inspirowaliśmy się AC Drinkers. Graliśmy też ze 2-3 kawałki tego zespołu. Jeden taki kawałek, który nam najbardziej przypadł chyba do gustu, to było Blues Beat Down. I ten kawałek zagraliśmy w 2010 roku. I co? I puszczę wam go. Wiadomo, wtedy nie było wszystko idealnie, były też jeszcze inne czasy. Graliśmy wtedy na wzmacniaczach Bash Sidewinger MK4, jak dobrze pamiętam. Gitary, to właśnie po tej gitarze, jak kupił z naszego zespołu kolega od Popcorna V-kę. Ja z Bartkiem zamówiliśmy w zasadzie nowe Gibsony Flying V Ebony. I ja grałem na kolumnie Labogi na V30-kach, kolega Bartek na kolumnie Mesa Horizontal Rectifier i wydaje mi się, że brzmienie było zawodowe. Zresztą słyszycie to sami. Zobaczcie. To jedziemy, puszczam ten kawałek. I love this man, I love this.
No i co sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Powiem wam, jak obejrzeliście do końca, to napiszcie na dole w komentarzu Exit. Będę wiedział wtedy, kto obejrzył do końca. Dzięki za uwagę. Kto może, to dajcie tą subskrypcję i dzwoneczek, to mi naprawdę pomaga. I widzimy się jak zwykle w środę o 19:00. Trzymajcie się mocno. Nara, cześć.